Czy nie martwią panią te wtargnięcia do kościołów podczas mszy i hasła wypisywane na murach kościołów? Martwi mnie to, że ludzie są bici i gazowani przez policję. Martwi mnie to, że Kościół ustala w Polsce prawo. Martwi mnie to, że nie mamy wolnych sądów już w całości. Martwi mnie to, że zniszczono nam demokrację. Martwi mnie to, że ludzie tacy jak ja mają po 40 spraw sądowych, że są szykanowani, że tracą pracę. To mnie martwi. Martwię się o moją rodzinę. Martwię się, że się rozchorujemy. Martwię się, że mnie pobiją. Martwię się, że kogoś zabiją. Martwię się o Polskę. Nie martwię się, że ktoś coś. Nie martwię się, że ktoś coś. I nie martwię się o kościoły. I nie rozumiem zdziwienia panów z Episkopatu. Naprawdę nie rozumiem. My mówiłyśmy, że będą konsekwencje. Nie wiem, nie wiedzą, że trzeba myć ręce, że trzeba przepraszać, jak się kogoś uraziło i że jak się coś robi złego, to ponosi się konsekwencje. Panowie zrobili bardzo złą rzecz, szczególnie pan Jędraszewski, który powiedział, że lepszej informacji niż o tym, że kobiety będą przymusowo rodzić dzieci bez głów, nie mógłby sobie wyobrazić. Więc wszystkiemu, za wszystko, co się dzieje, jeżeli chodzi o to, co dzieje się pod kościołami, w kościołach, odpowiadają panowie bez wyobraźni, którzy się cieszą z tego, co powiedziała pani Przyłębska i myślą, że to będzie prawem. Myślą, że wygrali i urządzili sobie celebrację w niedzielę, zwycięstwo nad kobietami. No więc nie powiedziałaś mi jeszcze ostatniego słowa. Za wszystko, co się tam dzieje, za ten bunt wiernych, bo to jest bunt wiernych. Skoro macie 90% katolików w Polsce, to hello, niespodzianka, buntują się wasi wierni. Ci ludzie, którzy byli w tych kościołach, to są ludzie właśnie ochrzczeni. To są ci, na których się powołujecie, że to są wasi wierni, że jest ich 90%. Buntują się wreszcie wasi wierni i bardzo dobrze. Weszliście nam w życie, weszliście w nasze najbardziej intymne sprawy, odbieracie nam wolność razem z władzą, która nienawidzi ludzi, nienawidzi wolności, odbiera nam każdy centymetr. Więc nie dziwcie się, że ponosicie tego konsekwencje. To jest bardzo prosta rzecz. Uczymy się tego już w przedszkolu, naprawdę.